Witajcie na Retro Moto Show Poznań 2022. Zaczynamy relację Citroen. Stoisko Citroena tutaj. Marka Burton. No, Citroen pick-up. Proszę. Przyczepa kempingowa, tylko nie wiem z jakich lat. Porobię zdjęcia, wrzucę potem na kanał. Będziecie mogli wszystko zobaczyć. Dobra, idziemy dalej. Forda. Tutaj mamy stoisko Forda, dopóki jeszcze nie ma dużo ludzi. Sfilmujemy, pokażę. Tutaj macie Porsche. Gdzieś tam widziałam Raid Koguta. Fajnie takie auta zobaczyć w plenerze, na zlocie, gdzieś w ruchu, no ale jak nie można, no to chociaż tak. O, dzień dobry. Kojarzę panią. Tak, z Warszawy, nie? No, ja też od razu widziałam stoisko. Tylko teraz mam blisko, bo... A jak ruszyło się trochę oglądalność? No, coś tam się ruszyło. Bardziej Facebook. Aha. YouTube tak... No niestety trzeba się wybić, nie? Aha. Ale co? No, chociaż jest przyjemność, nie? Bardziej plenerowe są lepsze. No bo... No, dobry obraz pani masz tego telefonu. Co to za model? S21. Samsung? Tak. Przyjdę. Cały dzień mam. A te rękawiczki tak, żeby śladów nie zostawiać. Tak, śladów i na samochodzie też. No. Wiem, bo ja odlatam ten problem, proszę, że szmatko lata. No, dlatego pan zakłada rękawiczki i wszystko zostaje na rękawiczkach. Ja mogę założyć, ale ci co przychodzą to nie zakładają. No, więc ja założę. Kurde.
wszystko macają. No ale od tego jest. Od tego jest ręka, żeby, nie? A tak no, dosłownie. Jednak wiem. Przyjdę jeszcze do was. Ale nie mam mojej żony. Mamy Volkswageny, tam z tyłu Mercedesy, zaraz zobaczymy co tu jest, proszę, szkoda, że nie można odpalić. Tam jedna jest. A może spotkamy kogoś znajomego, na razie nikogo nie widziałam. Nie dam rady inaczej. Jest program osobny. A jutro co ma być? Koncert elegancko, partyzan, odsunięcie tego auta, niesamowity odbudowa, coś niesamowitego. Dobra, dziękuję. Nie, masz telefon? Nie. Wszystko jutro, słyszycie, w sobotę wszystko. Piątek dnia. Podejrzewam, że te samochody znacie, bo były u mnie już tam na Facebooku pokazane na jakichś zlotach. Junak M10 z koszem. U mnie też był Junak, tylko nie pamiętam jaki. Jakiś nagrywałam. No ale ten żółk jest super. Żółk jest rewelacja. A ten Citroen, podejrzewam, że nalewacie. Szkoda, że go nie odpalą. Jeszcze korba jest. O, przepraszam. Tak? Bo tam kolega jakby nie był w temacie odnośnie. Automobil Klub Wielkopolski Jaguar, proszę bardzo. A tutaj autentyczny egzemplarz, który grał w filmie Poznań 56. Na sprzedaż, jestem ciekawa, ile takie cacko kosztują. Chrysler 31. Podejrzewam, że mnie na niego nie stać na pewno. Dobra, teraz trochę militarii. Zobaczymy skąd chłopaki są. Automobil Klub Wielkopolski, proszę bardzo. Skarpeta zaraz wam pokażę.
sobie tak, szukam jednego samochodu, ale nie wiem, czy go znajdę. Tak, Fiat 128 pana Andrzeja. Tego szukałam. U mnie na, możecie na Facebooku zobaczyć. To był Dzień Korbola w Grzybni. Ten czerwony. Lata 30. I tu co mamy? Wołga.